Mam na sobie tradycyjny polski strój ludowy noszony przez panny Lachów Sądeckich. Lachowie zamieszkują środkową część ziemi sądeckiej, która leży na południu województwa małopolskiego. Podstawą tego stroju, w odróżnieniu od wielu innych polskich strojów ludowych, nie stanowi kiecka, lecz gorset i spódnica. Gorset, szyty zazwyczaj z czarnego aksamitu, lekko dopasowany, z głębokim dekoltem, na jego dolnych brzegach doszywane były niewielkie kaletki. Brzegi gorsetu, zarówno przy dekolcie, jak i na kaletkach, były zdobione cienkim sznureczkiem lub rzędami koralików. Z tyłu i na obu przodach haftowany był drobnymi koralikami motyw kwiatowy na charakterystycznej gałązce o esowatych kształtach. Gorset jest zapinany na haftki. Spódnica, długa i szeroka, u góry marszczona i dopasowana do talii. Letnie spódnice szyte były zazwyczaj z różowych perkali w drobny biały wzór. Na jej dolnym brzegu doszywane były cienkie sznureczki w pętlicowy wzór, a od spodu dla usztywnienia podszywano je pasmem gęstego materiału. Do spódnicy noszona była zapaska. Również na jej brzegach możemy zauważyć cienki sznureczek w pętlicowy wzór, a na jej dolnych rogach dodatkowo motywy kwiatowe. Zapaska była długości prawie takiej samej co spódnica i połowy jej szerokości. Również kolor zapaski był istotny, ponieważ musiał się zgadzać z kolorem spódnicy. Zatem do różowej spódnicy była różowa zapaska. Pod strojem znajduje się koszula. Koszula szyta z cienkich samodziałów lnianych, mających przyramkowy krój, była biała i była zdobiona delikatnym haftem o motywach drobnych kwiatków i listków. Haft znajduje się na kołnierzyku, na mankietach czy na przyramkach. Biżuterię stanowiły korale czerwone. Zasadą było, że największe koraliki znajdowały się po środku sznura. Okrycie głowy w stroju panny było noszone jedynie zimą lub w dni szczególnie chłodne. Na co dzień dla ozdoby można było wpiąć kwiatek jabłoni. Obuwie w XX wieku stanowiły buty z miękką cholewką. Dopiero późniejsza moda, lansowana głównie przez młode dziewczęta, przyniosła zwyczaj noszenia czarnych trzewików na niewielkim obcasie. Lachy Sądeckie, czyli Podegrodzie, to grupa etnograficzna zamieszkująca tereny Kotliny Sądeckiej. Mam na sobie damski strój mężatki, strój odświętny, który wskazywał na stan cywilny oraz status społeczny noszącej go osoby. Płócienna koszula z wykładanym kołnierzykiem, który zajmował przyramki i rozcięcie na przodach koszuli. Kołnierzyk oraz mankiety były wyszywane czerwonym haftem przedstawiającym kwiatki i listki. Na większe uroczystości gospodynie zakładały taki oto kaftan z organkami, czyli gęsto ułożonymi fałdami na biodrach, oraz pelerynowym kołnierzem. Kaftan był zdobiony tasiemkami, sznureczkami, koralikami, którymi wyszywano motywy kwiatowe na charakterystycznej esowatej gałązce. Spódnica była szeroka i długa, sięgała prawie do kostek. Była marszczona u góry i wszyta w oszewkę. Mogła być wykonana z różowego perkolu, białego płótna lub wełny, którą zakładano na zimę. Dół spódnicy był zdobiony sznureczkami oraz haftem w charakterystyczne pętlicowe wzory. Zapaska była wykonana z tego samego materiału, co spódnica. Była ozdobiona z trzech stron czarną koronką oraz miała w rogach motywy kwiatowe oraz kolorowe tasiemki i sznureczki. Na wielkie okazje zakładano na głowę białą płócienną chustę czepcową,
która była wyszywana czerwonym haftem z motywami roślinnymi. Wiązano nad czołem duży węzeł. Jako biżuterię zakładano czerwone korale, a na nogi czarne trzewiki. Kotlina Sądecka znajduje się pomiędzy regionami zamieszkiwanymi przez krakowiaków od północy i górali od południa. Kotlinę Kłodzką zamieszkują lachy sądeckie. Są oni obok górali sądeckich jedną z dwóch głównych grup etnicznych Sądecczyzny. Przejściowy charakter regionu widoczny jest w stroju ludowym. Góralskie portki cyfrowane oraz szeroki skórzany pas łączy się z nizinnymi butami z wysoką cholewą. Strój lachów sądeckich składa się z mocno bielonej koszuli z długimi, szerokimi rękawami marszczonymi u podstawy. Do koszuli doczepiany jest prostokątny płat tkaniny, który zasłania rozcięcie na piersi. Zarówno płat, jak i kołnierzyk i mankiety zdobione są atłasowym lub angielskim haftem wykonanym z czerwonej, białej, a niekiedy i niebieskiej nici. Koszulę wkładano w cyfrowane portki, zwane w regionie sądeckim błędziciami. Były one zdobione bogatym haftowanymi parzenicami i czerwonymi lampasami. Charakterystycznym elementem portek były dwa rozporki, zwane przyporami. Zasłaniane były one klapą, również bogato haftowaną. Na portki i koszule zakładano szeroki pas, wykonany z podwójnej bydlęcej skóry. Ozdabiany był stemplowanymi ornamentami, mosiężnymi guzikami i kółkami. Latem nakryciem wierzchnim była błękitna kamizelka pokryta bogatym, kolorowym haftem. W chłodniejsze dni mężczyźni zakładali charakterystyczne dla tego regionu nakrycie wierzchnie, czyli wafenroki. Był to długi kaftan z długimi rękawami i połami sięgającymi aż do kolan. Wykonany był z granatowego sukna i posiadał charakterystyczne rozcięcie z tyłu, umożliwiające jazdę konną. Krój wafenroków nawiązywał do mundurów wojskowych. Uzupełnieniem stroju lachów sądeckich był czarny kapelusz filcowy, ozdobiony pomponami oraz papierowymi kwiatami lub barwionymi piórami, a także czarne skórzane buty z wysokimi cholewami, zwanymi w tym regionie karpiakami.